jako ciekawostkę, bo swego czasu mówiono o tym, że Prawo i Sprawiedliwość napisało projekt nowej konstytucji i natychmiast partia ta jakby się odcięła się od tego, ukryła ten dokument, ja go zdobyłem, przeanalizowałem przed tym spotkaniem z obecną konstytucją i ku mojemu zdumieniu myślałem, że to jakaś konstytucja partii faszystowskiej, dlatego fama była, że tak jest coś strasznego w tej konstytucji. Ona jest po prostu przepisana z obecnej konstytucji, niewiele się, proszę Państwa, różni. Może tylko tyle, że trochę taniej by było, bo zamiast 460 posłów, to 360 posłów i nie 100 senatorów, tylko 30. Ale tak naprawdę to jest przepisana i to jest ten sam akt. A ja po cichu liczyłem, myślałem, że rzeczywiście coś rewolucyjnego ta konstytucja wprowadza.